No, witam was. Widzieliście w części pierwszej, jak próbowałem biegać z tym karabinem. W każdym razie dzisiaj będzie część druga. Troszeczkę historii takiej w sumie króciutko na ten temat i pokażę, jak ten karabin się rozkłada. Zobaczymy go na stole, wszystkie detale jego konstrukcji. W każdym razie, no, samozariadna ja. Wintowka to Karieva, wzoru 1940 roku. Powstał ten karabin w latach 30., w późnych latach 30. na po prostu zapotrzebowanie armii rosyjskiej, dowództwa, na karabin samopowtarzalny. Oczywiście konstrukcję wtedy tego typu broni, no, podejmowano wszędzie na świecie oczywiście. Jedynym krajem, który wprowadził na większą skalę taką broń, to był Stany Zjednoczone ze swoim M1 Garand. Francja również prowadziła, skonstruowała broń MAS-38 czy tam MAS-40, który ze względów oczywistych został wprowadzany dopiero po wojnie. Belgowie FN-49, który w 1938 roku był zaprojektowany. Praktycznie wszystkie działały na bardzo podobnej zasadzie, czyli ryglowania poprzez przekoszenie zamka. Do konkursu w Rosji stanęły dwie konstrukcje, właściwie to Karieva, który był już dosyć znanym, starszym już konstruktorem, zresztą faworytem Stalina, i Simonowa, którego prawdopodobnie znamy z konstrukcji karabinu SKS, ale również z rusznicy przeciwpancernej, która z kolei jest jak gdyby pierwowzorem tego SKS-a. SKS jest po prostu, jeśli chodzi o całe, że tak powiem, bebechy, pomniejszoną wersją tej rusznicy przeciwpancernej. Tej półautomatycznej, prawda, Simonowa. I na samym początku właśnie ten pan Simonow i Tokariew wzięli udział w tym konkursie. No i prowadzono jednak na uzbrojenie karabin AWS Automatyczna Wintowka Simonowa, wzór 36, chyba, z tego co dobrze pamiętam, który okazał się dosyć kiepską konstrukcją, jeśli chodzi o warunki, w jakich prowadzono walki w Rosji, czyli zimowe warunki i tak dalej, szczególnie w wojnie z Finlandią. Okazał się karabinem niezbyt przydatnym. No, zresztą też trzeba przyznać, okej, dla mnie ten karabin nie jest skomplikowany, ten karabin jest naprawdę prosty. AWS też był prosty, prawda? Ale tak się mówi, że był mimo wszystko zbyt skomplikowany dla tego naprawdę niewykształconego żołnierza radzieckiego, prawda? I były problemy z obsługą tego karabinu, a mówię AWS oczywiście. Z tym też zresztą były takie same problemy. Po kilku latach zrewidowano jak gdyby wynik tego konkursu i Tokariew usprawnił swoją konstrukcję troszeczkę, którą tą konstrukcję wprowadzono pod nazwą SVT-38, czyli samozariadna wintowka Tokariewa wzoru 1938 roku, która właściwie różniła się od tego karabinu jedynie troszeczkę tutaj dłuższą osłoną lufy. Troszeczkę inaczej tutaj była zrobiona. Rozwiązane tutaj były też zawór gazowy, ale generalnie to był ten sam karabin, prawda? Po dwóch latach następne wprowadzane, po dwóch latach właściwie, tak, aż do 1940 roku zrobiono następne usprawnienia tej broni, w efekcie czego powstał wzór 40. Tak jak wspominałem wcześniej, karabin działał na zasadzie pobierania, przepraszam, działał na zasadzie ryglowania zamka uchylnego.
Napędzane to wszystko było gazami prochowymi pobieranymi poprzez otwór w lufie i napędzał tutaj tłok. Wszystko zaraz zobaczycie na stole, zaraz wam pokażę. No karabin był jak na ówczesne czasy bardzo, bardzo ciekawy. Ze względu na to, że posiadał regulowany tutaj zawór gazowy, który bez względu na warunki atmosferyczne, czy rodzaj amunicji, czy jakość amunicji, można było ustawić sobie po prostu ilość gazów i ten karabin powinien działać niezawodnie. Był wyposażony tutaj oczywiście też, jak widać, w muzzle brake, czyli osłabiacz podrzutu, który jest naprawdę efektywny, ponieważ broń jest naprawdę bardzo lekka. Z niego się super, ale to super przyjemnie strzela. No i wyposażony był w magazynek wymienny na 10 naboi. Jak już wspominałem w części pierwszej, ten magazynek był wydawany razem z karabinem w ilości jednej sztuki właściwie. I no był wymienny, ale to była... No, właściwie to czysta teoria. Zastosowano w nim... na stole pokażę lepiej. W każdym razie, no... dostosowane to wszystko było do ładowania również z łódek. Przede wszystkim. Jak zresztą widzieliście w części pierwszej. Ja może zmienię kąt kamery teraz i pokażę wam wszystkie detale i szczegóły tej broni na stole, ok? Ok, popatrzmy, jak ten karabin wygląda w przybliżeniu. Typowy układ kolba z chwytem półpistoletowym. Kambung spustowy ze spustem, w którym jest umieszczony tutaj bardzo prosty bezpiecznik, który po prostu zabezpiecza spust poprzez przed ściągnięciem. To nie jest żaden mechaniczny wewnątrz, tylko po prostu nie możemy go dalej ściągnąć. W wersji pełnoautomatycznej ten bezpiecznik służył jako przełącznik ognia również, okay? Ale to akurat nie należy do tematu filmu. Magazynek był tutaj, jak już wcześniej wspominałem, wymienny i przycisk do zwalniania magazynka jest tak rozwiązany troszeczkę jak w PPS-y, że jest takie jak gdyby dodatkowe zabezpieczenie, że go dajemy tutaj do tyłu. Zrobiono to ze względu na to, że ten magazynek często się wypinał podczas walki, gubiono te magazynki, więc najpierw musimy odbezpieczyć jak gdyby i wyjąć magazynek w ten sposób. Magazynki 10-nabojowe. Oczywiście nabój ten sam dokładnie co w Mosinie, ok? Idziemy dalej. Oczywiście tutaj mamy typowy zamek, który się zatrzymuje po ostatnim strzale w tylnym położeniu, co widzieliście zresztą na filmie. Celownik typowy, praktycznie jak w Mosinie, wyskalowany do 1500 metrów. Następnie mamy, idąc dalej, osłonę lufy i tutaj mamy perforowaną, jak gdyby przedłużenie osłony lufy, takie perforowane tutaj tego systemu gazowego i tak dalej. Następnie, no to będzie może tutaj lepiej widać, mamy tutaj nastawę gazową nastawioną na 1,7, mamy tutaj 1,1, a 1,5 i 1,3 pod spodem. Po prostu zwykłym kluczem przekręcamy to, jeżeli nam nie działa właściwie broń i potrzebujemy więcej lub mniej gazów, które mają się przedostać do całego systemu w celu funkcjonowania broni. Mamy oczywiście tutaj zaczep do bagnetu. Bagnety są dosyć drogie dla tego karabinu. One były bardzo kiepskiej jakości, zresztą bardzo mało ich wyprodukowano. Ten cleaning rod, wycior, o, przepraszam, jest no naprawdę jak na Rosjan, to jest dosyć skomplikowana konstrukcja, ponieważ nawet wycior musimy nacisnąć tutaj na ten przycisk i dopiero go wyciągamy, ok? Zresztą przygotujemy się do rozbierania tej broni, więc może go już wyciągnę. Mamy oczywiście ten osłabiacz podrzutu, jest naprawdę, naprawdę bardzo efektywny. Oczywiście typowa muszka w osłonie, regulowana na wysokość specjalnym kluczem. Aha, jeszcze fajna rzecz. Jak tutaj możecie zobaczyć, mamy taką klapkę. To służy do po prostu czyszczenia broni od strony
komory nabojowej, a nie od strony lufy, co jest big nono, jak wszyscy wiecie, ok? Czyli tak naprawdę jest dosyć, no, dosyć skomplikowane to, prawda? Może spróbujemy rozebrać ten karabin. Czyli osłonę komory zamkowej popychamy do przodu, w której tutaj jest zawarta sprężyna. I tutaj trzeba uważać, trzymać tutaj oczywiście rękę, bo sprężyny sobie lubią tutaj skakać. Ta sprężyna jest dosyć mocna. Więc dajemy to do przodu. I unosimy troszeczkę do góry. Ok. To nie jest najprostsza rzecz pod słońcem, ale na pewno nam się uda. Ok, sprężyna jest wyjęta. W sensie poluzowana. I teraz możemy wyciągnąć ją z zamka. Tak jak mówię, nie jest to najprostsza rzecz na świecie. Ona jest taka dwudzielna, właśnie specjalnie z tego powodu, że ciężko się to po prostu rozkłada tak naprawdę. No. Następnie całe suwadło właściwe i zamek dajemy troszeczkę do tyłu i wyciągamy z karabinu. Proszę zobaczyć, tutaj mamy opuszczający się tylny koniec zamka, który wchodzi w odpowiednie wycięcie tutaj w szkielecie, regulując nam broń. Brudny trochę. Regulując nam broń po dojściu zamka do przodu. No i to wszystko, jeśli chodzi o zamek. Teraz zdejmiemy, pokażę jak wygląda system gazowy, który zresztą był skopiowany w niemieckim karabinie STG, przepraszam, GWR 43. Ściągamy tutaj ten przedni bączek, zdejmujemy przednią metalową osłonę zaworu gazowego, zdejmujemy tą drewnianą i tutaj mamy zawór gazowy z tłokiem właściwie, cały tłok. On jest dwudzielny. Jak to wszystko działa, tutaj mamy zawór gazowy. Gazy tutaj przedostają, to troszeczkę wygląda jak w Garandzie albo w Mini 14 późniejszym. I to wszystko śmiga sobie do tyłu. Tutaj widać jak to wyskakuje i odpycha nam zamek do tyłu, powodując cały cykl broni. Rozbieramy to w ten sposób, że wyjmujemy tą część z tej obejmy tutaj na zawodzie gazowym i to jest wszystko. I to jest cały karabin rozebrany do czyszczenia. Okay? Składamy oczywiście w odwrotnej kolejności. A najpierw tam trzeba będzie... Okej. Okay. Tutaj nam nic nie wypadnie. To jest naprawdę bardzo fajny system. Tylną nakładkę oczywiście dajemy. Dajemy oczywiście tutaj ten przednią nakładkę. Ok, tu już mam wszystko złożone. Teraz dajemy zamek wewnątrz. Musimy tutaj ładnie trafić. O, dobrze, trafiony. Teraz najtrudniejsza część z tą sprężyną. To jest tragedia narodowa, ale postaramy się wszystko ją tutaj trzeba wcisnąć troszeczkę pod ten. Nie jest to najprostsza rzecz, tym bardziej przy kamerze. Koszmar, bym powiedział nawet. Jak ktoś zna bardziej proste orany. Składanie bardzo poproszę. Wszystko działa. Aha, jeszcze tylko ten wycior. No i broń mamy słuszną. O rany. To było naprawdę traumatyczne przeżycie. Ojej. No i proszę. Wszystkie te karabiny
mają właściwie takie śliwkowe wykończenie tutaj, a to jest wynikiem programu remontowego w latach 40. Znaczy z końcem wojny. No i co dalej z tym karabinem? Skoro ten karabin to się okazał taki świetny i w ogóle wow, bo faktycznie ten karabin jest naprawdę fajny, niezawodny, dysponuje naprawdę dużą siłą ognia. Żołnierz odporny jest tak no mniej więcej, z tym składaniem jest naprawdę ciężko, ale spoko. W każdym razie, no co się stało z tym karabinem? Dlaczego nie został utrzymany w produkcji? Bo właściwie wyprodukowano go gdzieś koło 2 milionów i to było naprawdę, znaczy na potrzeby armii sowieckiej to naprawdę była kropla w morzu. Ale jeżeli mówimy, no nawet teraz 2 miliony to jest naprawdę troszeczkę tego, prawda? Na dzisiejsze standardy. I dlaczego zaprzestano produkcji tego? Jego zaprzestano produkcji bodajże w 43, 44 roku. Czy nawet wcześniej, w 42, 43. I dlaczego? No dlatego, że produkując ten jeden karabin, można wyprodukować było, jeśli chodzi o materiałochłonność, czasochłonność i tak dalej, można było wyprodukować 3-4 Mosiny. Zamiast tego jednego, a no, Rosja była wtedy strasznie zdesperowana a przeżywalność takiej broni na polach bitew wtedy no, była raczej bardzo krótka, prawda? Więc nie można było sobie pozwolić. No tak jak mówiłem wcześniej, obsługa tego karabinu też nie była najprostsza. Próbowano go przeznaczyć do snajperskiej roli, jednakże nie sprawdzał się w tym za bardzo, dlatego że trzeba by było tutaj pewnie przekonstruować troszeczkę okładziny i troszeczkę zawór gazowy, dlatego że ten karabin miał tendencję podczas strzelania po rozgrzaniu do podnoszenia strzałów w górę. Trzeba było cały czas korygować. Snajperskie wersje tutaj miały takie właściwie szyny, gdzie można było nasunąć montaż razem z lunetą. No i co? No i w latach w 1942 roku ten karabin został przesunięty do rezerwy, właściwie do magazynów i pierwsze linie szły z Mosiniem. To był karabin drugoliniowy, wyobrażacie to sobie? No i kiedy, taka ciekawostka teraz na koniec, kiedy tworzono armię, pierwszą armię Wojska Polskiego w Rosji, przepraszam, w Związku Radzieckim, wyposażono naszych żołnierzy w te karabiny. Przecież armia Andersa, czyli częściowo te wojsko, które było stworzone właśnie w Rosji Sowieckiej, doszło do Iraku, czy tam na Bliski Wschód, właśnie z tymi karabinami. Jest mnóstwo zdjęć potwierdzających to. I no taka ciekawostka. I to nie jest żadna pomyłka, że polscy żołnierze mieli te karabiny na swoim wyposażeniu. Nie. Po prostu to były drugoliniowe karabiny. Ja oczywiście Rosja nie chciała wyposażać w karabiny pierwszoliniowe jakichś tam sojuszników, więc dawano nam w sumie moim zdaniem lepszą broń tak naprawdę, więc no taka moim zdaniem ciekawostka. Z karabinu się strzela naprawdę super przyjemnie. Karabin był lekki, znaczy jest lekki, jednak mimo wszystko strzelanie jest z niego o wiele bardziej przyjemne niż na przykład z regularnego Mosina. Mimo, że strzelają tym samym nabojem. Do tego jeszcze... on był jeszcze w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego w latach 50., wyobrażacie sobie? Później zamieniono je właśnie na SKS-y, nie? Więc też ciekawostka. Czyli ma akcent polski ta broń. Co jeszcze? Strzelanie jest z niego naprawdę super przyjemne. On jest bardzo lekki, tak jak mówiłem wcześniej. Jednakże jego odmiana na ogień automatyczny, ciągły, no nie zdała troszeczkę egzaminu, dlatego że ta lekkość tej broni no nie sprzyjała kontrolowaniu jej podczas ognia seriami. Do tego ten magazynek na 10 naboi to było tylko 2 sekundy dosłownie. Więc no to by było tyle. No, broń super, super fajna. Naprawdę bardzo przyjemna. Można było z nim chodzić dosłownie cały dzień. Jest naprawdę niezawodny, mimo że używa nabojów z kryzami wystającymi. Jest naprawdę niezawodnym karabinem. Może to jest ze względu na konstrukcję magazynka. Przyłożono się do tego naprawdę.
No jestem pod wrażeniem, no reglowanie jest dokładnie takie samo jak MAS-36, jak w FN-49, które były dokładnie tworzone w tych samych latach. Gdzie tam daleko szukać? KBSP-38M, czyli ten maroszek, miał podobne reglowanie, tylko że na przykład tam się reglowało wszystko ogórną część komory. Więc to było bardzo powszechne. Nie obrót zamka, a przekoszenie. No to było tyle. Macie okazję? Bierzcie ten karabin. Naprawdę, naprawdę jest fajne. Ja go cholera lubię. No oczywiście to nie jest mój. To nie jest mój karabin. Dziękuję Wiktorowi, który zechciał mi użyczyć go do zaprezentowania w moich filmikach. Dzięki.